Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy nasz maluch Drago zostaje sam w domu na dłużej. Oczywiście już od kilku dni, kilka razy na dzień wychodzę, wydłużając ten moment, kiedy mnie w domu nie ma. Najpierw nie było mnie 2 minuty, potem 5, 6. Wczoraj wyszłam na zakupy, na takie szybkie zakupy ze stresem w tle. Nie było mnie w domu 20 kilka minut. W tym czasie miałam powłączane w domu kamerki, aby później, gdy już przyjdę do domu, zobaczyć, co nasz szczeniak w domu wyprawiał. Ale on sobie grzecznie spał. Najpierw chwilę pod drzwiami, potem go jakaś piłka zainteresowała, to chwilkę się pobawił piłką, a potem znowu sobie pospał. Dzisiaj mamy do załatwienia kilka rzeczy, więc w domu nie będzie nas dłużej. Myślę, że godzinę, no godzinę, może jeszcze kilka minut więcej. Też powłączaliśmy kamerki. Tata Pauliny włączył nawet kamerkę internetową, także mam podgląd. W pokoju u nas w salonie go jeszcze nie ma, także pewnie sobie śpi w pokoju Pauliny, bo tam go właśnie zostawiliśmy. Przetrzymaliśmy go, wybawiliśmy go, on już był bardzo zmęczony, ale my go na siłę bawiliśmy do momentu, aż wiedzieliśmy, że z domu wychodzimy. Także myślimy, że w tym czasie, kiedy nas w domu nie będzie, on będzie grzecznie spał. Trzymajmy kciuki, żeby niczego nie zniszczył, bo tego obawiamy się najbardziej. No i obawiamy się tego, żeby sobie nic nie zrobił, prawda? Bo byśmy bardzo mocno płakali. Pierwszy etap zaliczony, fugi wybrane. Ale muszę wam powiedzieć, że nawet wybór fug jest... Co? Vloga nagrywam, kotuś. Mówię właśnie, że nawet wybór fug jest ciężki, no bo mamy tylko taki mały kawałeczek. Możemy taki mały kawałeczek położyć na kaflach, ale co to wyjdzie potem na całości, no to okaże się w praniu. Ale mam nadzieję, że wybraliśmy dobrze. No i kochani, relacja z etapów wykańczania naszego domu. Ściany już są pomalowane na kolor brązowy, takie cappuccino, kawa z mlekiem. Niektóre ściany są niepomalowane. Za niedługo dowiecie się, co na tych ścianach będzie. Mamy już wykafelkowany dół. Kafle takie bardzo przypominające drewno, bardzo dużo sęków, bardzo dużo nierówności, różnych przebarwień. Strasznie mi się właśnie taki efekt podoba. Piękną mam podłogę, piękną. Ta podłoga jeszcze czeka na fugi, które dzisiaj kupiliśmy. Na całej powierzchni będzie jedna podłoga i na parterze, i na piętrze. To idziemy zobaczyć, co się podziało na piętrze. No jak widzicie, podłogi będą dopiero robione, ale już jest wszystko pięknie pomalowane, a tam, gdzie ściany nie są pomalowane, będzie coś innego. Ściany, sufity pomalowane. Pięknie to wygląda, ale pięknie! Pokój Pauliny. Też jak widzicie, ściany niepomalowane. Proszę bardzo, tu się też podzieją różne rzeczy. Paulina ma ściany pomalowane na kolor szary. I trzeci pokój, ściany ma w kolorze brązowym. I muszę wam powiedzieć, że to już jest druga farba na ścianach, ponieważ pierwsza, którą kupiliśmy i pomalowaliśmy właśnie ten pokój, pierwsza farba była za żółta. Niby fajnie komponowała się z tymi kaflami, ale jednak była żółta, co nam się bardzo nie podobało, więc na drugi dzień jechaliśmy do sklepu, aby farby wymienić. Ale teraz już jest pięknie. Nie widziałam tego, kochani, ponieważ mnie tu nie było dawno. A tu takie postępy, wow! No ale kochani, postępy muszą być, bo za miesiąc się tu wprowadzamy, a przed nami jeszcze naprawdę bardzo dużo pracy. Robota odebrana, jedziemy do domu. Kochani, w domu nie było nas jakąś godzinę 20.
I muszę wam powiedzieć, że straty nie było. Drago był spokojny. Prawdopodobnie spał. Musimy jeszcze zobaczyć filmy, które się nagrały. Ale strat na oko nie ma. Nic nie jest narobione. Jedynie co, to przedpokój był zasikany. Ale to idzie zawsze wytrzeć. A teraz, kochani, z tym małym brzdącem idziemy do weterynarza. Czeka go szczepienie i to jest dla mnie zawsze sytuacja stresująca. Gdy Teddy miał szczepienia, to zawsze bałam się tych skutków ubocznych, że będzie miał jakieś uczulenie i że się sprawy pokomplikują. I teraz też jestem pełna obaw. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Kochani, po szczepieniu już Drago był bardzo grzeczny. No i teraz nie pozostaje nam nic innego, jak obserwować go przez najbliższe 2-3 godziny. Mam nadzieję, że żadna reakcja alergiczna się nie pojawi u tego piesiula naszego, który teraz będzie chciał zjeść aparat. A nie może, bo czym będziemy nagrywać? Cześć kochani, właśnie przyjechałam do Wodzisławia. Mam tutaj jakby do wykorzystania w sklepie House Bone. Także wybrałam się właśnie do Karozei, czyli do galerii, w której dość często robiłam zakupy przed przeprowadzką do Rybnika. Często chodziłyśmy z mamą sobie właśnie pochodzić po sklepach, zobaczyć jakie są nowości. Więc chcąc nie chcąc chodziłyśmy do Karozei, bo jest to jedyna galeria, która jest w naszym mieście. Jak zrobię zakupy, to być może odwiedzę rodziców, a teraz lecę na shopping. Kochani, przyjechała! Przyjechała Paulina, żeby się pobawić z braciszkiem. No to się bawi. On tak nie może skakać wysoko. Ale on sobie tak skacze, ja mu nie każę. Ale to niżej mu trzymaj tą zabawkę. Tylko uważaj, on jest większy niż Teddyk. A z Teddykiem to ja tak latałam! Tylko on jakoś się nie dorobił. Ojejku, jejku! Gdzie to było? Oj, tapki się podkłem. A my teraz jedziemy do Pauliny, ponieważ u Pauliny czeka paczka z HM-u, którą przywiozłam ostatnio, gdy robiłyśmy paznokcie. I nagrywamy filmik niespodzianka dla Pauliny. Jak widzicie, jesteśmy u Pauliny, film nagrany. Heja, heja! Ja właśnie dodaję zdjęcie na Insta, także przez chwilkę będę się patrzeć w ekran, bo chciałabym je dodać przed 20, bo już miesiąc nie miałam zdjęć na Instagramie. No a... Podoba ci się połączenie seksownej o... O, bcisłej. Taki będzie opis najnowszego zdjęcia. No i musiałam włączyć nagrywanie w telefonie, bo nam aparat padł. Taki będzie opis pod najnowszym zdjęciem na profilu Paulina Błędowska. Dokładnie. Co się tak patrzysz w bok? Bo tak mi się coś... I stało. Masz już pazurki zrobione, bo nagrywałyśmy ostatni odcinek z pazurkami. Także w najbliższym czasie pojawi się naprawdę wiele takich nowych odcinków. Które wy lubicie? Tak. Które u nas już dobrze znacie? Siemcia kochani, witam was w piąteczek. Jest godzina 14 dochodzi. Ja kończyłam o 12:20 lekcję. To było mega dziwne w ogóle, bo szłam do szkoły z przekonaniem, że będę kończyła o 13, a o godzinie 9:40 wszyscy nie, co ja mówię, o 10:40 dowiedzieliśmy się, że mamy przesunięte lekcje, że mamy odwołaną historię i okazało się, że kończymy właśnie godzinę szybciej. Więc fajnie się złożyło. Nie fajnie dla nauczycieli, bo aż 20 kilku nauczycieli z tego co widziałam miało na dzisiaj zastępstwa. To jest bardzo, bardzo dużo. Co prawda tych nauczycieli u nas w szkole jest około setka, ale w momencie, jeżeli nawet tych 20 kilku jest na L4 i jest tyle zastępstw, no to robi to gdzieś tam wrażenie. Nie mam pojęcia, z jakiego powodu oni wszyscy nagle wylądowali na L4, natomiast życzę im wszystkim zdrówka. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że przechodzimy już w tryb zdalny, że cała nasza
Polska jest w czerwonej strefie, więc nauczanie zdalne obowiązuje. Cieszę się, że chociaż ten tydzień pochodziłam do szkoły, bo napisałam kilka sprawdzianów w sposób normalny, tradycyjny, na kartce papieru z długopisem w ręce. W zeszłym roku sprawdziany były przeprowadzone fajnie, bo często odsyłaliśmy je mailowo, natomiast w tym roku będzie to troszkę utrudniona sprawa, ponieważ jesteśmy zalogowani na jakiejś platformie Teams i na tej platformie podobno da się przeprowadzać sprawdziany i nauczyciel będzie mógł zobaczyć każdą jedną literkę, którą będziemy wpisywać w jakieś tam miejsce, po prostu w pole, w którym będziemy odpowiadali na pytania. Więc nie wiem jak to będzie wyglądało. Troszkę jestem przerażona, boję się tego pierwszego zdalnego tygodnia. Ale mam takie przeczucie, że ci nauczyciele, którzy będą na L4, i tak nie będą pracować, więc pewnie i tak będziemy mieli te godziny nauczania zdalnego troszkę okrojone. No ale nic, nie ma co gdybać, zobaczymy co będzie. Jestem załamana faktem, że faktycznie w momencie, w którym czekaliśmy na informacje, co ze zdalnym nauczaniem, co ze szkołami i tak dalej, dostaliśmy informację, że kobiety nie mogą dokonać aborcji, gdy płód jest uszkodzony. No jest to straszne, co się dzieje. Dużo moich koleżanek oznajmiło mi, że wyjeżdżają za granicę, że nie widzą tutaj przyszłości. Jest to mega przykre. Parę osób też, które znam z internetu, miało w planach przeprowadzić się do Polski, ale się nad tym zastanawiają bardzo poważnie, bo w sumie w kraju, w którym obecnie żyją, jest im dobrze. Niby tęsknią za rodziną i chcieliby tu wrócić, ale z drugiej strony nie widzą tutaj również dobrej przyszłości, więc wolą stać tam, a nas tylko odwiedzać. Okropne jest to też, w jaki sposób są traktowane kobiety, które protestują gazem pieprzowym po oczach. Dobra, kochani, troszkę się zrobiło smutno, a mamy piątek, więc jakby nie było, powód do radości jest, koniec tygodnia. Ogarnę się, posprzątam w mieszkaniu, wyjdę z psem na spacer za momencik i... A właśnie, bo ja powiedziałam coś o psie, co nie? Pokażę wam zaraz, co zrobił, gdy nie było mnie w domu. Oprócz tego, że porozwalał rolety. Już nawet nie ma o co ich zaczepić. I te rolety, no, wyglądają w ten sposób. To jeszcze, kochani, rozwalił moje buty. I moje buty wyglądają tak. Ja te buty bardzo, bardzo lubię. W ogóle ten kolor jest świetny. A mojego rozmiaru już na stronie Dizzy chyba nie mam, bo tam prawdopodobnie je zamawiałam. Więc jest mi mega przykro. Chciało mi się płakać, jak to zobaczyłam. Teddy się nawet już do mnie nie podchodzi, bo nie mam ochoty na to, żeby się z nim teraz poprzytulać. Taka jestem zła na niego. I co chciałam wam powiedzieć? Aha, że jak zobaczycie te buty na zdjęciach na moim Instagramie, to możecie mi w komentarzu napisać emotkę śmieszka, bo te buty będą już chyba tylko do zdjęcia. A te buty idealnie pasują do moich swetrów, sukienek i pasków, które sobie w tym roku pokupowałam, więc tym bardziej jest mi smutno. No i kochani, ostatnio pokazywałam wam, że zrobiłam matę węchową dla Drago. I teraz właśnie pokazuję, że mata się sprawdza i spodobała się psiakowi. O, a tam co? Skarpetki! Znaleźliśmy skarpetki! Drago, tutaj. O, tak. I teraz będziesz miał więcej miejsca i nie będziesz siedział na misce. I kochani, przyznam wam się bez bicia, ale właśnie przed chwileczką razem z moim mężem zdrzemnęliśmy się troszeczkę, bo wstaliśmy dzisiaj szybciutko, ja przed 6:00. Szybko wstałam, poza tym mały się za 2 razy obudził i po prostu chwycił nas Orfeusz. Swoje szpony. Morfeusz nas chwycił w swoje szpony. W objęcia, dobra. I zobaczcie, jak ja teraz wyglądam. Mam tu taką szramę, jakby mi się coś stało. Zobaczcie, tak mi się odcisnęło, bo bardzo mocno wtuliłam się w ramię swojego męża, ale teraz to nie wygląda dobrze.
Jestem 40-kilkuletnią kobietą, niejedno widziałam, niejedno przeżyłam, więc muszę się także ustosunkować do wyroku, który zapadł wczoraj, 22 października 2020 roku. Zrobiłam to już kilka lat temu, nagrywając specjalny odcinek. Było to wtedy, gdy kobiety wyszły na ulicę z czarnymi parasolkami. I wtedy powiedziałam, że jestem przeciwko zaostrzeniu prawu aborcyjnemu, ponieważ uważam, jestem dalej tego zdania, że każda kobieta powinna sama zadecydować o swoim życiu. Nie jestem za aborcją jako taką, ale w sytuacji, kiedy ma się urodzić chore genetycznie dziecko, to rzutuje oczywiście na całym życiu kobiety, nierzadko całej rodziny, bo bardzo często jest tak, że już są dzieci zdrowe, jest mąż, jest właśnie kobieta w ciąży. I taka decyzja, czy urodzić takie dziecko, czy poddać się aborcji, musi być podjęta przez tą rodzinę albo tą kobietę. Bo później państwo zostawia te rodziny same sobie. Nie daje opieki, nie daje wsparcia. I wtedy wszystko zostaje na barkach tej rodziny, tej kobiety. Więc to, co stało się wczoraj, mnie bardzo oburza. I nie chcę takiej Polski dla siebie, nie chcę takiej Polski dla swojej córki, która dopiero wchodzi w dorosłe życie. I uważam, że w sytuacji tak ciężkiej powinna sama w swoim sumieniu podjąć taką ważną decyzję. Nie może ona być narzucona odgórnie przez kogoś, komu się wydaje, że tak ma być. Bo to nie on potem przeżywa to życie. To ona. To każda z was będzie później tym życiem żyła. I to wy, kobiety, powinnyście mieć szansę podjąć swoją decyzję. Urodzić tak chore dziecko, czy nie? Skazać się na cierpienie w sytuacji, kiedy dziecko zaraz po porodzie ma umrzeć, czy też nie? Czy też chcecie to przeżyć? Chcecie to dziecko urodzić i się z nim pożegnać? To są zawsze, zawsze bardzo trudne decyzje. I nie może być tak, że to ma nam być narzucone. My musimy w swoim sumieniu zastanowić się, czego chcemy. Co będzie dla nas dobre, bo może to tak rzutować na naszym życiu, że się z tego nie podniesiemy. Każda decyzja, urodzę, nie urodzę, jest ciężka, ale musimy ją móc podjąć świadomie. Musimy mieć taką możliwość, więc jestem przeciwko temu wyrokowi. Musiałam się opowiedzieć po jakiejś ze stron, ponieważ uważam, że to jest nasze święte prawo, móc decydować o swoim życiu. No i oczywiście wiem, że poruszyłam temat niełatwy, wiem, że w komentarzach znowu się zamieli, ale tak jak powiedziałam, musiałam wyrazić swoje zdanie. Wy w komentarzach też możecie swoje wyrazić. Moje już poznaliście.